Czus, w Twojej ocenie oba mecze z mistrzem Węgier, z Haladaszem? Bo ocena, trudno mówić ocena, ale tak, ja czuję pozytywne. Pozytywne, no bo ten sparing dla nas był bardzo ważny, bo zaczynamy ten sparingu, no i jak wyglądamy, no. Lubi bardzo dobry atak, bardzo dynamiczny, bardzo debacze kontakty, specjalnie wczoraj pierwsza połowa i dzisiaj też pierwsza połowa. I też obrona, no, wczoraj nie był bardzo dobra, dzisiaj był trochę lepiej, po rozumiemy jeden wideo. I ważne jest, jak jestem zadowolony, jak ten strefa do lepiej, co mamy, no, gramy dobra, ale musimy być lepiej. Lubi też ten ambicji, ten charakter, to drużyna pokazać, no, że moja opinia to w stanie sezonu może być nie mamy na koniec sezon i to jest pracujemy teraz, no, nasza głowa, jak musimy być gotowi na każdy moment, jak nie będzie łatwy mecz i to jest dlaczego mamy ten debat sparingu i mamy ten marsz mocy na tygodnia. W pierwszym meczu podobała się intensywność gry obu zespołów, dynamika. Dynamika, specjalnie dynamika, była bardzo, bardzo dobra. Potem mamy tak, jesteśmy zmęczone, może druga połowa, zawsze są głowa nie jest, ale generalnie jest ten nowy system gry, co jak się gramy ten sezon, bił ja. Zaczynamy, oglądamy, no. No i generalnie moja opinia, ten gry z pivota był bardzo dobra. Skuteczność nie była najlepsza, może być to był ten dwa mecze, skuteczność nie była najlepsza, może być lepiej, moja opinia. No i to jest tylko dwa mecze. Już w sobotę konfrontacja z Piastem. No i sobota Piasta, tak jest. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Pierwsze ze spotkań z mistrzem Węgier to przede wszystkim niesłychana intensywność. Tak, zdecydowanie pierwszy mecz wczorajszy był bardzo intensywny, wynik wysoki, popełniliśmy troszkę błędów w obronie, ale dobrze zagraliśmy, byliśmy skuteczni, więc wczoraj mecz na pewno był na dużo większej intensywności i wykonaliśmy, wydaje mi się, kawał dobrej roboty. Analiza była już tego spotkania i wiedzieliśmy, co dzisiaj mamy lepiej robić. Dzisiaj to tempo już spadło. No, dziś za to mogła podobać się, zwłaszcza w drugiej części, wasza koncentracja. No tak, właśnie na to zwróciliśmy uwagę i po wczorajszych tych czterech straconych bramkach dzisiaj postawiliśmy, że głównym naszym celem jest obrona. Na pewno wiedzieliśmy, że tych sił będzie dużo mniej, bo mamy oczywiście ciężkie treningi za sobą i ciąg dalszy w następnym tygodniu, więc fajnie, że dzisiaj straciliśmy tylko jedną bramkę. Uważam, bardzo dobre spotkanie, fajne i to, co chcieliśmy uzyskać, spełniło się. Dzięki serdeczne.